Inflacja, bieda, bezrobocie i problemy, z jakimi borykają się osoby pozostające bez pracy, to tematy krajowego spotkania duszpasterzy ludzi pracy, które w tym roku odbyło się w Zagłębiu Miedziowym. Wzięło w nim udział 40 kapłanów, którym przewodniczył ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski, krajowy duszpasterz ludzi pracy. Kapłani rozpoczęli wizytę w Lubinie od złożenia kwiatów pod pomnikiem pamięci ofiar Lubina. Później zjechali na dół do kopalni Polkowice-Sieroszowice. Duszpasterstwo ludzi pracy powstało w latach 70. w diecezji katowickiej. Występowało wówczas w obronie górników, których zmuszano do pracy w niedzielę. Wkrótce rozwinęło działalność w całej Polsce i wspierało walczących z komunistycznym systemem. Dziś stają w obronie ludzi, którzy pozostają bez pracy. Był to główny temat dorocznego roboczego spotkania, które w tym roku odbyło się w Legnicy. My oczywiście jako duszpasterze ludzi pracy nie będziemy organizować nowych miejsc pracy, bo to jest niemożliwe, ale mobilizujemy do tworzenia punktów przede wszystkim formacyjnych i informacyjnych. Formacyjnych, by przekształcać dotychczasowe przywykształcenie, stosując się do wymogu, do potrzeb, a oczywiście informacyjne, jak, w jaki sposób ulżyć właśnie w konsekwencjach bezrobocia poprzez troskę o rodziny, troskę o młodsze pokolenie, żeby młodsze pokolenie nie miało niestety takiej sytuacji, która by była przekazywaniem przez dziadków i ojców pewnych uwarunkowań psychiki obciążonej bezrobociem. Inicjatorem zorganizowania spotkania duszpasterzy ludzi pracy w Zagłębiu Miedziowym jest ksiądz Marian Kopko z Polkowic. Jego zdaniem, mimo że duszpasterstwo ludzi pracy główną rolę w życiu społecznym odgrywało w poprzednim systemie, jego misja się nie wyczerpała. Może dzisiaj to inaczej jest, bo my, duszpasterze ludzi pracy, musimy być z tymi, którzy nie mają pracy, którzy szukają pracy, którzy są głodni albo zarabiają za mało. Jesteśmy z nimi, próbujemy rozmawiać ze związkami i różnymi sposobami próbujemy im wyjść naprzeciw, żeby przede wszystkim z nimi być na co dzień. W Lubinie duszpasterstwo ludzi pracy powstało w połowie lat 90. Jednym z inicjatorów jego powstania był obecny prezydent Lubina, Robert Raczyński. Było bardzo nieufnie, dlatego że ludzie sobie wzajemnie wierzyli. To, co się stało w Lubinie, czyli ta zbrodnia lubińska w 82 roku, powodowała, że ludzie się trochę zamknęli między sobą. Bardzo trudno było się otworzyć. Nam się udało z Jackiem Wojtkiem Swakoniem, Adamem Merdą, Stefanem Nawrotem i Zetkiem Wultańskim utworzyć takie duszpasterstwo ludzi pracy, które inicjowało właśnie takie spotkanie. Spotkania wokół Biblii, wokół pracy i wokół tak naprawdę Polski, dlatego że myśmy zaczęli głośno mówić o tym, że wcześniej czy później ta wolna Polska będzie. Spotkanie duszpasterzy ludzi pracy w Zagłębiu Miedziowym zakończyło spotkanie z zarządem i dyrektorami oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. Już po raz drugi w Lubinie odbył się Festiwal Narodów. Łemkowie, Romowie, Grecy oraz gospodarze imprezy, czyli lubińscy seniorzy, zaprezentowali swoje zwyczaje oraz kuchnię. Można było spróbować m.in. pierogów polsko-ruskich. Dla uczestników imprezy zagrali m.in. Hosadyna od Lubina, łemkowskie Mytos i Fidelis oraz Trebunie Tutki. Festiwal Narodów rozpoczął, jak na współorganizatorów imprezy przystało, zespół folklorystyczny Hosadyna od Lubina. Kiedy na scenie rozbrzmiewała muzyka, obok można było skosztować różnego rodzaju potraw przygotowanych przez lubińskich seniorów oraz przybyłych na festiwal przedstawicieli mniejszości narodowej. Figuruje ciasto, przede wszystkim wafelki, o chleb ze smalcem, ogóreczek, zaraz będą pierogi, bigos. Kawka, herbatka, woda, napoje, grochówka, także będzie do wyboru do kolegów. Nie zabrakło także kurczaka po cygańsku w specjalnej marynacie. To jest specjalnej takiej marynacie robionej z ziołami i mamy też kapustę, to tak zwaną miarmin, to z ziołami specjalnymi takiej marynacie robione. W zeszłym roku słyszałam, że jeden pan mi mówił, że wy tak specjalnie przyrządzacie tego kurczaka po cygańsku. Tak, specjalnie taką tajemnicę mamy, to jest okryte taką tajemnicą, że nie mówimy jakie zioła i jaka marynata. Można było skosztować także dziadoszańskiej zupy. Mamy dzisiaj oczywiście nasz hit, czyli naszą zupę dziadowską, którą będzie można za jakieś pół godzinki spróbować już. Będą też robione dzisiaj podpłomyki, czyli takie placki z mąki żytniej, tak jak to kiedyś dziadoszanie na co dzień robili. Furorę podczas festiwalu zrobiła także przygotowana specjalnie na tą okazję zupa wielonarodowa misz-masz oraz chleb ze smalcem. Bardzo dobra. A coś jeszcze oprócz tego jedliście państwo?
Na razie nie, na razie zaczęliśmy od chleba ze smalcem. Bo to jest najlepszy przysmak. Greckich słodkich ciast próbowałam, później nie wiem jak się nazywa. Taka potrawa ze szpinakiem i z jajkami, do tego oliwki, sałatka, pyszne to było. To już drugi Festiwal Narodów organizowany przez seniorów. Napisali oni projekt i pozyskali na to przedsięwzięcie pieniądze od władz miasta. Festiwal ma zintegrować społeczność lokalną z mniejszościami narodowymi. Warto jest wrócić do tego, co było kiedyś cenne. Bodaj jakimś takim niewielkim kosztem, bodaj niewielkim pieniądzem, ale ogromnym sercem. Ludzie się ze sobą bratali. Ja obserwuję to, że to pozostało jeszcze w naszych seniorach. Oni właśnie uczą mnie między innymi tego, że należy być ze sobą, że nie warto jest jakby przeciw sobie występować, tylko właśnie być ze sobą. Dzięki pomocy, współpracy ze wszystkimi miejskimi instytucjami, firmami, spółkami, we współpracy z Domem Kultury Muza, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, była możliwość właśnie dania naszej społeczności lokalnej możliwości przeżycia, myślę, sympatycznych chwil, połączenia przyjemnego z pożytecznym. Gościmy w mniejszości mieszkające na naszym właśnie terenie. Jest to bardzo fajne. Przyjaźnimy się i coraz właśnie piękniej wygląda ta nasza współpraca i w różnych imprezach się uzupełniamy, a dzisiaj jesteśmy tu wszyscy. Także i Łemkowie, i Romowie, także cieszymy się bardzo. Podczas imprezy można było przejechać się 10-osobową bryczką, obejrzeć pokaz rzemiosła oraz zakupić różnego rodzaju hafty czy rzeźby w drewnie. Pod wieczór natomiast zasmakować jeszcze tortu, który specjalnie dla uczestników festiwalu przygotowali główni organizatorzy, czyli lubińscy seniorzy. Dla członków Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność PBK ten rok jest szczególny, bowiem obchodzony jest nie tylko jubileusz 50-lecia firmy, ale także 30-lecia powstania NSZZ Solidarność. Komisja Zakładowa podczas rocznicowego festynu, jaki odbył się w ostatnią sobotę, postanowiła zorganizować wśród załogi konkurs wiedzy o tym wydarzeniu. Były także konkursy, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz turniej piłki nożnej. Można było również obejrzeć wystawę poświęconą 30-leciu Związku NSZZ Solidarność w PBK. Dlatego jednego z najliczniejszych związków zakładowych na terenie Zagłębia Miedziowego to szczególny rok, ponieważ przypada 50-lecie firmy oraz jubileusz 30-lecia powstania Związku NSZZ Solidarność. 30 lat temu w Szczecinie, w Gdańsku, w Jastrzębiu zostały podpisane porozumienia. Jednym z porozumień z tych 21 postulatów było powołanie niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i dzisiaj właśnie świętujemy tą rocznicę. Do Związku Solidarności PBK należy około 600 pracowników tej firmy. Od samego początku, jak się przyjąłem do PBK, jestem w Solidarności. Pamiętam wszystkie te rzeczy, które działy się w ubiegłych latach i jeszcze dawniej. Solidarność to jest właśnie to, co mi odpowiada. Dlatego tutaj jest. Podczas imprezy było dużo zabawy nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. Dominowały przede wszystkim konkursy dla pań. W trakcie festynu można było obejrzeć także wystawę fotograficzną poświęconą początkom powstania NSZZ Solidarność przy PBK. Wśród załogi zorganizowano również konkurs wiedzy o tym wydarzeniu. Rocznicowe, w drugiej połowie mamy rocznicowe obchody Solidarności. Na następnej planszy mamy, już tak można powiedzieć, takie, no już tak z po samych początków jeszcze czasu, takie jak to się kształtowały te nasze związki, po prostu pierwsze komisje, pierwsze można powiedzieć spotkania związkowe. Nie zabrakło także rywalizacji sportowej. Podczas festynu rozegrano m.in. mecz piłkarski.